23 listopada, w czwartek, serdecznie Was pozdrawiam. A słowa przeznaczone na dziś czytam z Księgi Psalmów 69:6. Ty, Boże, znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. I w liście do Efezjan 1:7 czytamy: W Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Jedna z naszych pieśni ma takie słowa: Ale przez Twe rany, Chryste, przez Twej krew najświętszej dar, serce moje będzie czyste, bo mych grzechów zgasisz żar. Zdam się na Twe zmiłowanie, zniknie trwoga, strach ustanie. Moi drogi, chciałabym nas wszystkich dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy zastanowili się nad sobą. Abyśmy poświęcili chwilę czasu, usiedli, przemyśleli swoje życie. Abyśmy może zrobili taki rachunek sumienia. Bo czy czasem w naszym życiu nie jest tak, że coś powiemy, jakąś głupotę? Czyż czasem nie jest tak, że coś zrobimy, a potem żałujemy, że to zrobiliśmy? Czy czasem nie jest tak, że nasze działanie wyprzedza logiczne myślenie? Dziś właśnie fragment psalmu zachęca nas do tego, abyśmy z tych właśnie głupot naszych, z naszych win, które Bóg dobrze zna, abyśmy dziś także i my je dobrze poznali, abyśmy się zastanowili nad sobą, może spisali to wszystko i w modlitwie wyznali Bogu, przeprosili Go za to, że nie zawsze wszystko jest po naszej myśli, zawsze, za to, że nie zawsze czynimy to, co jest po Jego myśli. Ale moi drodzy, jest właśnie nadzieja. Dlatego chcę nas zachęcić, żebyśmy zapisali to wszystko, wyznali Bogu, bo Jezus Chrystus chce dać nam odkupienie. Chce nam to przebaczyć. Jego krew może nas z tego oczyścić. I wtedy czyści staniemy przed Bogiem z odpuszczonymi grzechami dzięki Bożej łasce. To jest niesamowity dar, który każdy z nas otrzymał. Dar, który jest po prostu. Ale jest to najcenniejszy dar, jaki otrzymaliśmy. Mimo, że za darmo. Dlatego warto go cenić, doceniać, korzystać z niego. Do tego właśnie nas dzisiaj zachęcam. Zastanów się nad sobą, nad tym, gdzie nie do końca zrobiłeś coś dobrze. Może przy okazji przeprosin Boga, warto też zastanowić się, czy nie powinienem przeprosić kogoś, kto jest blisko mnie. Stańmy przed Bogiem, wyznajmy nasze grzechy i cieszmy się z odpuszczenia grzechów i z łaski, jakiej dostępujemy każdego dnia. Módlmy się. Wszechmogący Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas kochasz. Dziękuję Ci za to, że Ty dzięki naszej wierze, przez Twoją łaskę możemy być oczyszczeni. Panie, daj nam odkupienie win. Odpuść nam nasze winy i daj, abyśmy chcieli odpuścić naszym winowajcom. Wszechmogący Panie, prowadź nas i pomóż nam takimi pełnymi radości chwalić Cię dzisiaj, dziękować Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Błogosław nas i strzeż. Amen. Zostańcie z Bogiem, korzystając z tego wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy.